Fajnie jest sobie dorabiać, mieć z czego jeść chleb, a rzeźbę traktować jako pasję. Wtedy ona rzeczywiście jest pasją, a nie jest żmudnym zawodem. Nazywam się Wojtek Kowalski, jestem leśnikiem z zawodu, a z pasji również jestem rzeźbiarzem w drewnie. Pracuję w Nadleśnictwie Czarna Białostocka, mieszkam w Czarnej Białostockiej, na ulicy Brzozowych Mostych, najpiękniejszej ulicy w Czarnej, w Dolinie Mgieł. Dostałem dłuto, pierwsze dłuto w życiu, naostrzone, bo to jest ważne, żeby mieć kontakt z takim narzędziem naostrzonym, bo te, które się kupuje w sklepach, są tępe i mogą zniechęcić rzeźbiarza do pracy. I wtedy zacząłem rzeźbić. Zacząłem rzeźbić w Białowieży, wiadomo co, żubry. To nie było podobne za bardzo do żubru, były takie czteronożne istoty jakieś. Zrobiłem chyba kilka sztuk, może 3-4 i to mnie zniechęciło. No i właśnie te dłuto zostało mi po szkole. Dostałem je w prezencie od profesora Stefana Bajko, który się przyczynił do tego, że zacząłem rzeźbić. Zrobił bardzo dobrą rzecz, że dał mi w prezencie te dłuto. Ono leżało kilka lat nieużywane, a później przyszedł taki moment, że nie miałem co za bardzo z sobą zrobić, bo pracowałem w lasach. Do cywilizacji, do kolegów było no dość daleko, więc szukałem pomysłu na spędzanie wieczorów i te dłuto wygrzebałem i zacząłem dłubać. Na początku były to bardzo proste formy, wiadomo, jednym dłutem wiele się nie zrobi, a później zacząłem dokupywać, gromadzić sprzęt, nabierać doświadczenia, szukać innych rzeźbiarzy, żeby się od nich czegoś nauczyć, czegoś dowiedzieć. No i tak się narodziła ta pasja, bez której już nie mogę, się uzależniłem chyba od niej. Cóż tu jeszcze? No więc z zawodem moim jest związana o tyle, o ile, że w tym technikum leśnym złapałem pierwszy kontakt, a z kolei drugi aspekt powiązania z zawodem to myślę, że jest taki, że czerpię też inspirację i natchnienie w lesie, patrząc na te przepiękne dzieło stworzenia, na cudowność tej przyrody, na to, jak ona pracuje, jak w zegarze atomowym praktycznie, jak to się wszystko zazębia, pięknie jest stworzone i nic się tam nie zacina, że muszę, wracając do domu, muszę gdzieś przelać te swoje emocje i przelewam to na drewno. Pierwsze rzeźby powstały w wieku 15 lat, czyli w tej chwili no, to już jest jakieś tam prawie 40 lat z dłutem w ręku. Nie spełna 40, ale blisko. Tematyka jest różnorodna, zależy co mnie zainspiruje, co mnie zaciekawi, co zobaczę, jakąś refleksję przeżyję, coś się we mnie tam obudzi i chcę to uzewnętrzniać. Najfajniejsza jest do rzeźbienia lipa. Jest największa przyjemność rzeźbieniem lipy. Dłuto idzie mięciutko, jest taki szum. Natomiast każde drewno nadaje się do rzeźbienia. No, takie może najmniej nadające się to jest świerk. Chociaż w świerku też robiłem pracę. Ono się jakoś tak zadziera, tak kosmaci. Także jest takie mało współpracujące. Natomiast w każdym drewnie już próbowałem robić i w sośnie, i w dębie, i w jesionie. Wiąz się bardzo ładnie obrabia. Lipa, olszyna, topola,
osika, także wszystkie gatunki. Próbowałem nawet z ciekawości, nawet próbowałem w gatunkach egzotycznych. No są takie naprawdę ciężkie do rzeźbienia, powiedzmy jak jakiś tam machoń czy palisander, one są twarde. Natomiast w teku się wspaniale robi, z tym, że no cena tego teku jest bajowa. Pracę wykonuję zarówno dla siebie, to są moje jakieś takie przemyślenia, jak i na zamówienie. Natomiast nigdy nie chciałem przejść w ogóle na rzeźbiarstwo, żeby to był jedyny mój zawód. Dlatego, że myślę, że wtedy bym poszedł w komercję, bo musiałbym zadbać o to, żeby zarabiać. A żeby zarabiać, to trzeba robić to, co się ludziom podoba. A nie zawsze podoba się mi to, co się ludziom podoba, więc może byłby jakiś taki dysonans. One bardzo mnie kręcą anioły. Anioła sobie wyobrażam jako kobietę, nie jako mężczyznę, ale jako kobietę. I właśnie robię je w różnym charakterze, z różnymi atrybutami. Bawię się tym. No chciałbym kiedyś w życiu zrobić jeszcze rzeźbę. To jest bardzo, bardzo trudna, aczkolwiek widziałem kilka takich rzeźb doskonałych, gdzie jest kobieta tylko w takiej szacie przejrzystej, żeby zrobić przejrzystość w rzeźbie. Chciałbym kiedyś to zrobić. Myślę, że może będę próbował, nie wiem, czy mi się uda, ale próbował będę. Poza tym, no cóż, daj Boże zdrowie i jeszcze parę plenerów w życiu zaliczyć. Jakieś parę tysięcy prac zrobić.